Królowa Bona była córką Izabeli Aragońskiej z dynastii Trastamara oraz Giana Gelazo z Foży. Zgodnie z ówczesną praktyką, po zakończeniu pertrakcji i podpisaniu kontraktu małżeńskiego przez pełnomocników polskiego króla i rodziny Sforzów, w dniu 6 grudnia 1517 roku odbyły się w Neapolu zaślubiny per procura. Bona przybyła 13 kwietnia do podkrakowskiej Morawicy, gdzie została powitana przez królewskich wysłanników. Następnego dnia doszło do pierwszego spotkania przyszłych małżonków. Po przemówieniach i pomówieniach wystrzelono armatki salwy honorowe, a następnie cały orszak wyruszył do Krakowa.